Siemaneczko, z tej strony Misz Gry. Witam Was w dzisiejszym materiale. No, trochę na życzenie, bo sporo osób nie rozumie, co się wydarzyło i gdzieś po prostu robię ten materiał, bo jesteśmy w świecie influencerów, freakfightów, gdzie no bardzo często mamy różnego rodzaju gry aktorskie, niedomówienia. Ludzie nie za bardzo ogarniają to wszystko, co się dzieje i co decyduje o czym, więc stąd jest ten materiał. Na temat samego werdyktu walki ja już powiedziałem wszystko, natomiast tutaj dotarła dla wielu sensacyjna informacja o tym, że Paweł Jóźwiak, który rzucił się na sędziów, który zamknął się w gabinecie z sędziami i kazał im tutaj jeszcze raz to wszystko analizować, ten skandal, który się wydarzył, no krzyczał, że to nie popuści, że to musi być zmienione. Od razu poproszono, wysłano pisma do Polskiego Związku Bokserskiego, do Polskiego Związku Kickbokserskiego, aby tam sędziowie neutralni, wyznaczeni przez związki zrobili tutaj taki dobry uczynek dla Federacji Prime i po prostu to wypunktowali, aby było czarno na białym. Oczywiście te opinie sędziów zostały opublikowane, mimo tego, że Paweł Jóźwiak wycofał swój protest, kiedy tylko te opinie nadeszły. I tutaj wielu z Was dlatego zapalił się taki znak zapytania, więc już Wam spieszę tutaj z rozwiązaniem. A więc te opinie mogły być tak naprawdę tylko, mogły być takie same, bliźniacze do tego, co wam mówiłem od razu po walce. Możemy się kierować jakimiś tam sympatiami, kto śledzi kanał dłużej, no wie, że delikatnie mówiąc, no nie pałam sympatią do postaci Pawła Jóźwiaka, mimo że w pewnym momencie, kiedy się w tych freakfightach pojawił, to faktycznie to gdzieś ten swój wizerunek taki, który miał wcześniej, trochę polepszył, natomiast no absolutnie tutaj daleki byłem od kibicowania w tej walce Pawłowi Jóźwiakowi. Natomiast kiedy sobie punktujemy, to tutaj jest pełna powaga. Nie lubię, kiedy... Ja lubię w świecie freakfightów różnego rodzaju dziwne, niespodziewane wydarzenia, ale mimo wszystko sędziowanie jest to, co powinno być zachowane na najwyższym poziomie, bo my się możemy bawić, śmiać, ale wszelkiego rodzaju przekręty na werdyktach, no ja jako fan źródłowy boks, no to jestem tutaj najbardziej wyczulony, bo wiem, tu są freakfighty oczywiście, no ale wiem, jak to mocno też wpływało na tamtą dyscyplinę, jakie jest o niej teraz zdanie na świecie, także wszelkiego rodzaju boks jest oczywiście najbardziej zakażony tymi werdyktami. No w MMA to są przypadki naprawdę bardzo, bardzo rzadkie, sporadyczne, natomiast w boksie też już jest tego trochę mniej, na to też już to zostało trochę wyplewione, no ale wciąż jestem mocno uczulony być może dlatego na tego typu przekręty. Śpieszę wam z wyjaśnieniami też szybciutko, co było. Sędziowie od kickboxingu wszyscy wypunktowali wszystkie rundy dla Jóźwiaka. Oczywiście pamiętamy też, że nie został zaliczony knockdown. Tam też były rozpisane wszystkie rundy, no i też to w zasadzie to, co wam mówiłem w czasie walki i od razu po zostało potwierdzone przez sędziów, także sędziowie pięściarstwa oczywiście wypowiedzieli się. Najważniejsze ciosy, niezależnie czy to jest kickboxing, czy boks, czy małe, czy duże rękawice, są ciosy, w których liczy się damage na przeciwniku, no i tutaj ten damage był w wykonaniu tylko i wyłącznie jednego zawodnika. To punktuje się zdecydowanie najbardziej przede wszystkim i tutaj nie ma nikt co do tego żadnych wątpliwości, dlatego to zdanie sędziów nie mogło być inne. Na 100 sędziów punktujących ten pojedynek tylko dwóch wypunktowałoby inaczej i to właśnie byli ci sędziowie chyba, którzy tam siedzieli. To mogą być dwie przyczyny, albo celowe działanie, albo niekompetencja. Raczej to drugie. No jeżeli pierwsze, to nie wiem. Być może Paweł Jóźwiak zaproponował sędziom 100 zł brutto za sędziowanie walki, a jak sędziowie się będą, jak sponsorzy się będą spóźniać z wypłatami, to wypłacą wam to w oponach albo na raty, na 5 rat, na 5 miesięcy. To tylko tak mogło się tutaj to wydarzyć, ze sędziowie po złości chcieliby tak wypunktować. Oczywiście pół żartem, pół serio, chociaż kto wie. Natomiast dlaczego, mając te opinie, teraz ktoś może powiedzieć, że tutaj błędy proceduralne musiały się jakieś pojawić, federacja może mieć związane ręce, no absolutnie nie, to jest bzdura. W KSW być może by tak było, natomiast w Prime, który tak naprawdę pod nic tutaj nie podlega, to powiedzmy sobie szczerze, Prime, mając te opinie sędziów, związków, mógłby
5 minut po prostu zmienić tą decyzję i zakończyć w ogóle ten temat. Ale dlaczego tak się nie stało? Dlaczego Paweł Jóźwiak, bo wiadomo, zawodnik ma pretensje. W 95% zawodnicy mają niesłuszne pretensje o werdykt. Oni to często widzieli inaczej. Natomiast co w takiej sytuacji, kiedy ma wszystko tak naprawdę Paweł Jóźwiak w ręku, wszystkie papiery, że tutaj absolutnie można ten werdykt zmienić i powinno się go zmienić. Nagle stwierdza, że wycofuje się z tego protestu. Między wierszami sam to powiedział, natomiast ja wam to rozwinę. Bo oczywiście, w przypadku takiego rezultatu, jeżeli to zostawimy tak jak jest, otwiera nam się szansa na trzecią walkę. Czy tu jest potrzebna trzecia walka? W moim odczuciu nie. Ja uważam, że zarówno jednemu, jak i drugiemu można wybrać kilku znacznie ciekawszych przeciwników. Przede wszystkim u Pawła Jóźwiaka nie szukałbym wcale tego, że to musi być człowiek w jego wieku, bo ostatnio sam Paweł Jóźwiak mówił, że nie ma nikogo takiego w jego wieku z charyzmą, taką jak Jacek. No i jest w tym oczywiście dużo prawdy. Natomiast no, są młodsi rywale, z którymi, którzy wcale nie są dobrymi zawodnikami i mimo różnicy wieku i tak Jóźwiak byłby faworytem, a z którymi ma konflikt, więc ja bym w tą stronę poszedł, a nie na siłę robienie jakiegoś bezsensownego trzeciego pojedynku. Bo teraz może być sytuacja taka, bo podejrzewam, że ta forma Jacka będzie lepsza, jeszcze lepsza niż w tym drugim pojedynku. No i co w sytuacji, kiedy tutaj naprawdę będzie bardzo wyrównany pojedynek i faktycznie Jacek zgarnie zwycięstwo? To co sędziowie, biorąc pod uwagę presję, która była, teraz będzie zarzucane, że są sędziowie, którzy mają punktować pod Jóźwiaka i być może trzecia walka paradoksalnie, która będzie najbardziej wyrównana i która być może na przykład poszłaby w stronę Murana, zostanie wypunktowana w stronę Jóźwiaka i będzie jeszcze większy skandal niż teraz, więc nie ma to sensu. Jeżeli były to opinie, jeżeli federacja ma wszystko w rękach, żeby zmieniać takie werdykty, to powinna to zrobić. Skoro tego nie zrobiła, to ludzie łapią się za głowę i też dostaje wiadomości, czemu, co tu się stało, czemu Paweł Jóźwiak wycofał. Słuchajcie, żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć do czasów Fame MMA 3, do walki Casio kontra Polak. Tak jak mówię, większość werdyktów jest dyskusyjnych, ale nie skandalicznych. Przykład, choćby niedawno walka Martinka z Omielańczukiem. Ja widziałem minimalne zwycięstwo Daniela, uargumentowałem to dlaczego, natomiast sporo sędziów wypunktowało jednak odwrotnie. Był tutaj duży skandal, czekano na zmianę decyzji, a od razu wam mówiłem, że zmiany decyzji nie będzie, bo tu faktycznie, tu jest dyskusyjny werdykt i nie ma żadnego błędu proceduralnego, więc nie może być ten werdykt zmieniony, nawet jeżeli tam kilku sędziów powie, że widziało to inaczej. I tak też się stało. Natomiast no, w dużej większości przypadków są to dyskusyjne werdykty, niesłuszne, nie ma co nawet składać protestu. Natomiast są sytuacje oczywiste, takie jak tutaj, czy takie jak właśnie w walce Casio z Polakiem na Fame 3, gdzie Casio zdeklasował Polaka. Sędziowie tam akurat, tak jak tutaj mogę mówić o niekompetencji, to tam co innego decydowało o tym, że ten werdykt był taki, jaki był. Federacja na początku, ci, którzy pamiętają, ja no tutaj grzmiałem i na live'ie, i od razu po walce, bo mówię, nie lubię takich rzeczy, nawet jeżeli są we frikach, to nie lubię takich przekrętów, dlatego zawsze jestem stanowczo przeciw, natomiast tam i goście w studiu, i organizatorzy próbowali to wszystko maskować, że sędziowie są od punktowania tego, próbowali zdjąć odpowiedzialność, żeby sprawa się rozmyła. No nie rozmyła się na szczęście, bo jednak ten bunt też ludzi był bardzo, bardzo duży, no i okazało się ostatecznie, że werdykt został zmieniony tak jak powinien, czyli wszystkie rundy zostały zapisane na konto Kasiusza, bo też tego nie dało się wypunktować inaczej. Tam werdykt został zmieniony. Natomiast wybuchła spora afera, ponieważ ludzie, którzy ogromnym underdogiem obok Machera był wtedy Adrian Polak i to była inna firma niż obsługuje Fame teraz. Natomiast zostało to rozliczone jako zwycięstwo Polaka. Wielka bulwersacja, szybka zmiana werdyktu. No i ludzie znowu napadli na tą firmę, że tutaj jakiś przekręt, oszustwo. Mimo, że większość tych firm ma w regulaminie tak, że liczy się jednak ten werdykt, który będzie od razu po walce. Czyli tutaj jakby, nie wiem, czy tak jest u tego bukmachera, który obsługuje Prime, bo jakby nie sprawdzam takich rzeczy, nie jestem na bieżąco, ale w większości w przeszłości było tak, że liczy się ten werdykt, który zostanie podany. Nawet jeżeli był jawny wał, no to i później będzie odwołanie i zmiana, to i tak Bukmacher ma prawo zostawić to wszystko tak, jak było. Natomiast oczywiście, nawet jeżeli tamten miał coś takiego w regulaminie, no to smród pozostał. Smród pozostał, a zainteresowanie wtedy tymi galami freakfightowymi w kwestii obstawiania było bardzo duże, tak jak zresztą teraz. Są to najpopularniejsze często wydarzenia, więc też kręcą się przy tym oczywiście te firmy. Natomiast no, tam była sytuacja, kiedy Bukmacher musiał zachować się nieco honorowo i na pewno na tym dużo stracił, czyli
wypłacił wygrane zarówno tym, którzy przegrali na tym zakładzie, jak i tym, którzy wygrali. Także nikt nie został pokrzywdzony. Były to oczywiście straty dla firmy duże. Natomiast no, zrobili to po to, żeby po prostu nie psuć sobie wizerunku, bo wiadomo, że po takim skandalu przylgnęłaby później łatka do takiej firmy, że ona oszukuje przy tego typu wydarzeniach. Zresztą no, dużo się o tej aferze mówiło i właśnie łączono też z tym firmę bukmacherską, więc tam to zostało rozwiązane po prostu w ten sposób. Nie skończyła się od razu, z tego co pamiętam, współpraca, bo później inna firma tutaj zaczęła działać przy Fejmie, natomiast nie sądzę, żeby to było główny czynnik, chyba że było na kilka gali, faktycznie już wtedy podjęto decyzję o rozstaniu, ale być może umowa była jeszcze na kilka gal, tego nie wiem, natomiast faktycznie to było na gali trzeciej, a z tego co kojarzę, to albo na szóstej, albo na siódmej gali dopiero zmieniła się firma obsługująca tamtą galę. Tutaj sprawa jest taka, że pewnie coś takiego w regulaminie jest, nie wiem, czy ta firma ma coś takiego w regulaminie, natomiast no bez wątpienia, gdyby teraz zmieniono ten werdykt na korzyść Pawła Jóźwiaka, no to znowu rozpętałaby się afera, znowu rozpętałaby się burza, że ci ludzie, którzy postawili na zwycięstwo Pawła Jóźwiaka, a bardzo często ludzie obstawiają po kursach na faworytów, a tu faworytem był i to był taki, to jest taki często grany kurs, bo tu chyba koło 1.30-40 było na Pawła Jóźwiaka i to jest często grany faworyt, ponieważ no gdzieś jak tam jest 1.08, 1.10, to ludzie odpuszczają takie zakłady, natomiast kiedy faworyt 1.30, 1.40, to większość ludzi to gra i podejrzewam, że tych ludzi, którzy właśnie na takim zakładzie tutaj przegrali, była masa, stąd wiadomo, że jeżeli byłaby zmiana werdyktu, to zaraz podejrzewam, że pojawiłoby się tysiące maili od ludzi zezłoszczonych, którzy tutaj twierdziliby, że no powinni dostać swoje pieniądze, werdykt zmieniony, jak to, brakowało mi tylko tej walki, żeby zwinąć 2, 3 czy 10 tysięcy i znowu rozpoczęłaby się wielka afera, znowu tutaj firma, tym razem inna już oczywiście straciłaby spore zaufanie, bo to też pamiętajcie, że to są jednak wydarzenia, które ludzie bardzo często obstawiają, te gale freakfightowe, to nie są też freakfighty, nie są dostępne we wszystkich firmach, tak jak na przykład, nie wiem, piłka nożna, tylko no zazwyczaj jest jedna firma, która to obsługuje i cały ten, wszystkie te zakłady skupiają się w obrębie jednej firmy. No więc wybuchłaby z tego bardzo duża afera. Paweł Jóźwiak w jednym z wywiadów po walce, który oglądałem, chyba u Mateusza Kaniowskiego, tak, na pewno u Mateusza Kaniowskiego, mówił o tym, że powiedział to między wierszami, że tu wściekły bukmacher też tego, ale jakby trochę to tak włożył między inne argumenty, że może być rewanż, że nie dam już więcej szans sędziom i tego, czyli zmieniło się to wszystko o 180 stopni, mimo że tak naprawdę miał tą zmianę w kieszeni. Także to jest główna przyczyna tego, że ten werdykt nie zostanie zmieniony, wielka afera, bo teraz wiecie, no był skandaliczny werdykt, okej, okay, no ale Paweł Jóźwiak wycofuje protest, no więc co tutaj tak naprawdę można więcej zrobić. Sędziowie ogłosili taki werdykt i mimo, że wszyscy inni sędziowie wypowiedzieli się inaczej, można było ten werdykt zmienić, to go nie zmieniamy. On zostaje tak jak jest, a Paweł Jóźwiak będzie dążył do trzeciego pojedynku i będzie teraz mówił o tym, że w trzeciej już nie zostawi wątpliwości i znokautuje Jacka Murańskiego. No więc tak to wygląda, tak, taka jest prawda, taka jest tutaj główna przyczyna, po prostu gdyby ten werdykt został zmieniony, to są wszystko naczynia połączone, zrobiłby się wielki, wielki smród, a tak no po prostu zostanie rozegrana trzecia walka i nikt specjalnie tutaj nie ma prawa sobie o nic rościć. No to tak, mam nadzieję, dostaliście tutaj kompleksowe wyjaśnienie tej sytuacji. Trzymajcie się, byki, pozdro.